jakby, no, w najgorszych scenariuszach nie byłem w stanie sobie tego wyobrazić. Ta informacja całkowicie moje życie wywróciła do góry nogami. Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak ci wygodnie. Kamil, zanim zaczniemy, chciałem podziękować ci za zaufanie, bo prawdopodobnie to będzie jedna z trudniejszych, o ile nie najtrudniejsza, rozmowa telewizyjna, YouTube'owa w twoim życiu. Natomiast jest sporo spraw, które chcieliśmy uporządkować i zrobimy to teraz wspólnie w najbliższych minutach. Tak naprawdę od października, listopada, kiedy dowiedzieliśmy się o tej serii pozytywnych kontroli antydopingowych, które przeprowadzono, i o twoim zawieszeniu, które weszło w życie, nie mieliśmy z tobą żadnego kontaktu. Wyłączyłeś się, skoncentrowałeś się na bronieniu dobrego imienia. Jak te ostatnie pół roku w twoim życiu wyglądało? Tylko zacznę, że dzięki wielkie za zaproszenie. No, moje ostatnie pół roku, no, w najgorszych koszmarach nie byłem sobie w stanie wyobrazić, że w środku tenisowego sezonu, gdzie tak naprawdę jesteśmy tuż, a bądź nawet w trakcie najlepszego okresu, czyli wejścia na korty trawiaste, gdzie to są zawsze magiczne turnieje, a ja jestem w trakcie, można już bardziej po walce z zarzutami antydopingowymi, jakby, no, w najgorszych scenariuszach nie byłem w stanie sobie tego wyobrazić. Ta informacja całkowicie moje życie wywróciła do góry nogami. Jakby stoczyłem się z dobrego tenisowego poziomu na, no, bardzo niski, jeżeli chodzi też już bardziej o taką wewnętrzną sferę i stronę. No, ten stres, to oczekiwanie, ta niewiedza, to wszystko wywoływało taki chaos i taki mętlik w głowie, że cieszę się, że już mam to za sobą. Tak, dojdziemy do tego finału historii. Trudno powiedzieć, czy to zakończenie szczęśliwe, czy taka historia w ogóle może mieć happy end. Natomiast chciałem dla naszych widzów, dla nas tutaj przybliżyć całą historię tak naprawdę od początku do samego końca. Końcówka ubiegłego roku. W jakich okolicznościach ty się w ogóle o tej sprawie dowiedziałeś, o tych wynikach testów, gdzie byłeś, z kim byłeś i jaka była twoja pierwsza reakcja? Bo prawdopodobnie musiałeś przez ten czas nauczyć się wielu rzeczy, mówię o tych procesach, o instancjach, instytucjach, z którymi wcześniej nie miałeś do czynienia. No, generalnie końcówka tenisowego sezonu, czyli listopad, początki listopada, no, generalnie ostatnie turnieje w moim wykonaniu były naprawdę bardzo solidne i bardzo dobre. Zapewniłem sobie udział w Australian Open i w ATP, w United Cupie. Tak naprawdę tuż po sezonie ożeniłem się, więc jakby mogę powiedzieć, że przeżywałem najlepsze chwile w swoim życiu, zarówno w życiu prywatnym, jak i tenisowym. Udaliśmy się na rajskie wakacje, rajski tydzień miodowy. Wróciłem po nich, zacząłem się przygotowywać do nowego sezonu. Byłem w Zielonej Górze, gdzie jeszcze miałem rozegrać finały Superligi. No i właśnie tam, dosłownie przed którymś z treningów popołudniowych, dowiedziałem się, że, no, zmierzę się z zarzutami, na tamten dzień jeszcze trzema zarzutami, bo czwarty doszedł tydzień czy dwa później. Jakby na początku nawet nie do końca zdawałem sobie sprawy, co dokładnie mi grozi, bo przeczytałem to w wersji angielskiej, a to taki już był mocny angielski, zaawansowany i dobrze się posługuję angielskim, ale potrzebowałem takiego, nazwijmy to, uszeregowania tych informacji. Dopiero jak pojechałem na korty i mój trener Marcel przetłumaczył mi, co dokładnie grozi i co musimy teraz zrobić, i jak wtedy właśnie mnie to uderzyło po raz pierwszy, co tak naprawdę mnie czeka i że nie mogę zagrać już nawet nie tylko tych finałów, tylko tak naprawdę nie wiadomo, kiedy wrócę i czy w ogóle wrócę do zawodowego grania, to, no, było to straszne, plus cała
niewiedza, szok, bo no, nie wiem, nie robiłem nic, żeby się zdopingować, ani nie byłem blisko takiego momentu czy takiej sytuacji i to wszystko rzuciło taki cień na mnie i tak w ogóle byłem w szoku. Wykonałem telefon do Marty. Marta też no, nie dowierzała, nie nic. Więc... I gdzie szukałeś dalej pomocy? Bo tak naprawdę no, znalazłeś się, tak jak powiedziałem, w sytuacji, w której wcześniej nie byłeś, więc pewnie nie wiedziałeś, do kogo się z tym tematem zwrócić. Ta informacja, którą ty dostałeś, ona przyszła do ciebie mailowo, jakoś drogą elektroniczną? My mamy swój portal z ITIA, czyli naszą odpowiedzialną za antydoping jednostką. Tam mamy swój portal, swoje konto i generalnie pierwsze powiadomienie, pierwszego maila dostałem w dniu powrotu z wakacji, ale że co roku dostajemy pod koniec roku wiadomość o no, nowych przepisach, nowych substancjach i nowych regulacjach, no to, że tak powiem, odczytałem go od razu, chciałem go odczytać w piątek, ale okazało się, że zapomniałem hasła, więc poprosiłem o zresetowanie go. Dostałem go dopiero w poniedziałek, jak byłem na tych treningach w Zielonej Górze, więc tak naprawdę mam 14 dni od tego pierwszego powiadomienia na odniesienie się. Ja już straciłem 5, więc tak naprawdę nie wiedziałem, co się stało. Na szczęście tu bardzo w tym pierwszym momencie mi właśnie pomógł mój trener Marcel, który od razu tego samego dnia, że tak powiem, przysiadł ze mną, przygotował, zadzwonił do menadżera, z którym współpracuję do tego i szybko miałem ekipę prawniczą z Włoch i jakby rozpoczęliśmy no, walkę z tymi wszystkimi zarzutami. Też tak naprawdę ta informacja wyciekła do publicznej informacji no, o tydzień szybciej niż tak naprawdę mogła, gdzie ja w tamtym momencie no, naprawdę byłem w ciężkim szoku, byłem absolutnie zdruzgotany całą informacją i nawet no, nie wiedziałem, co mogę powiedzieć, jak mogę się do tego odnieść i największą, jedyną sugestią było, że oczywiście muszę oficjalnie poinformować, ale potem do końca sprawy dla jej dobra i dla dobra siebie samego nie powinienem się do niej odnosić i nic komentować. Przyjrzałem informacje medialne z tamtego czasu, które się pojawiały. Te środki, te substancje, które u ciebie wykryto, były opisywane jako takie, które poprawiają wydolność, które, tutaj cytuję, znacznie pomagają sportowcowi, tenisiście w rywalizacji. Ile tak naprawdę tego było? Bo z tego, co wiem, tak naprawdę to, co u ciebie wykryto, za moment powiemy, w jakich okolicznościach do tego doszło, natomiast były to jakieś dawki śladowe, które nie do końca chyba miały przełożenie na 500 i na twoją wytrzymałość. No, w całej tej walce i w całej tej sprawie najważniejsze dla mnie i dla moich wartości, które wyznaję i dla człowieka, którym staram się być z dnia na dzień, była informacja potwierdzona chemicznymi badaniami i ekspertyzą profesora z Uniwersytetu, przepraszam, nie z Uniwersytetu, tylko z Laboratorium Antydopingowego akredytowanego w Turynie, że przy tak ekstremalnie niskim stężeniu procentowym tych substancji, które zostały znalezione w moim moczu, to one nie mogły wpływać na moje parametry fizyczne, czyli właśnie na wydolność czy na siłę, że nie ma o tym mowy. Tak naprawdę, żeby one realnie mogły wpłynąć na moje osiągi fizyczne, to ich stężenie musiałoby być od kilkuset do kilku tysięcy razy wyższe niż faktycznie znaleźli. Więc no, dla mnie była to, no, powiedziałbym, przełomowa informacja w całej tej sprawie. Dla mnie, jako dla człowieka, przestałem się tak bardzo wstydzić tej całej sprawy i tak czuć się winnym i obwiniać. Więc no, to jest dla mnie zdecydowanie najważniejsze. Kamil, i w tym momencie pojawia się taki paradoks, to znaczy mówimy o dawce, która nie miała wpływu na twoje wyniki, natomiast
też za chwilę powiemy o karze, która cię za to spotkała. Nie chcę użyć słowa niedosyt, bo ono byłoby pewnie nie na miejscu, ale czy jest w tobie taka złość jakby z tego powodu, że czujesz się czysty i krystaliczny, natomiast odbywasz czy odbędziesz karę jak człowiek, który gdzieś tych przepisów nadużył? Nad tym ubolewam najbardziej, że tak naprawdę jestem w momencie i w sytuacji, w którym zakazane substancje znalazły się w moim organizmie, natomiast one nie miały na mnie wpływu. Innymi słowy, żadne moje parametry czy cechy fizyczne nie zwiększyły się. I ubolewam nad tym, że ten fakt w ogóle nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu kary, że no, nie ma to większego znaczenia, że liczy się tylko i wyłącznie ich obecność w moim organizmie. W tym oświadczeniu, które wrzuciłeś po całej sprawie na świeżo, to była końcówka prawdopodobnie poprzedniego roku, napisałeś: nie wiem, w jaki sposób niedozwolone substancje znalazły się w moim organizmie, natomiast rozpoczynając walkę o powrót, o jak najmniejszy wymiar kary, o odzyskanie dobrego imienia, na pewno bardzo szczegółowo musiałeś to wszystko przeanalizować i tak naprawdę to ty musiałeś się dowiedzieć, w jaki sposób te substancje się w twoim organizmie znalazły. Długo to trwało? To pierwsza część pytania. Druga, jakie były efekty tego śledztwa? No bo to wskazało twoją linię obrony. Pierwszym krokiem i tak naprawdę jedynym sensownym rozwiązaniem całej tej sytuacji było wysłanie wszystkich suplementów, które stosowałem, do właśnie laboratorium w Turynie, żeby przebadali je pod kątem substancji, które się w nich znajdują. No, była to dla mnie, no tak jak wspomniałem wcześniej, jedyne logiczne rozwiązanie, zwłaszcza że w tym okresie doszło do zmiany kilku suplementów, więc no, to musiało być, że tak powiem, musiało się dostać do mojego organizmu wskutek zanieczyszczonego produktu. Odkąd wysłałem, musiałem czekać praktycznie 2 miesiące, zanim miałem pełny obraz sytuacji. Wszystkie te substancje, 3, które zostały u mnie znalezione na przestrzeni 4 testów, wykryto no, w jednym produkcie. Kamil, powiedziałeś o tym, że zmieniłeś suplementację, zmieniłeś odżywki. Czym konkretnie to było spowodowane? Dlaczego do tej zmiany doszło właśnie w tym momencie? W trakcie turniejów, najpierw turnieju rangi ATP w Winston-Salem i w tydzień później rozgrywanym wielkoszlemowym US Open. 2 razy przegrywałem mecze wskutek skurczów mięśniowych, przy czym no, niestety miałem już w swoim życiu skurcze i na tle nerwowym, i na tle mięśniowym i umiem je rozróżnić, więc wiem, że to nie były skurcze na tle nerwowym, więc coś gdzieś indziej było nie tak, więc jako że przechodziłem na coraz wyższy poziom tenisowy, jako że grałem coraz lepiej w tenisa, no to te wydatki energetyczne i wymagania były coraz większe, więc tak naprawdę obszarem, o który chciałem jeszcze precyzyjniej zadbać, była dieta i była właśnie suplementacja. Stąd wraz ze sztabem postanowiliśmy, że zasięgniemy porady renomowanego dietetyka. Ktoś zapyta, jak to możliwe, że zawodowy sportowiec na tym poziomie, na poziomie pierwszej setki zmienia suplementy i właśnie są one, dają one powiedzmy taki efekt. Rozumiem, że to jest zanieczyszczenie, że to jest jakby los, przypadek, a nie fakt, że wziąłeś coś, co nie było przypisane zawodowemu sportowcowi. No, suplementację zmieniłem, nie samemu sobie ją dobrałem, tylko udałem się do renomowanego w świecie sportu dietetyka, który współpracuje z wieloma sportowcami z różnych dyscyplin od kilku bądź kilkunastu lat. Nigdy nie miał żadnej sprawy antydopingowej, jakby
samemu to, co mi przepisał, też sprawdziłem i na etykiecie, i w każdym dostępnym źródle w internecie, no właśnie, czy nie zawiera zabronionych w sporcie substancji, czy nie ma jakichś przesłanek a propos firmy, że może być zagrożona, czy że jakiś inny sportowiec miał z nią problem. Takich informacji nigdzie nie było. Do tego z wiedzy, którą posiadam, ten sam produkt stosowali również inni sportowcy, którzy są narażeni na testy i nigdy nie mieli sprawy o doping, więc tak naprawdę nie było żadnych przesłanek, żeby tego produktu nie stosować, zwłaszcza że sama charakterystyka tego produktu, no to jest izotonik, czyli, że tak powiem, w ostatniej linii podejrzewałem, że to w izotoniku mogą znaleźć te zakażone, mogą się znaleźć te zabronione substancje. Wiem, że ciężarowcy czy ludzie trudniący się takimi zawodami, powiedzmy, o takiej charakterystyce, często, nie wiem, przyjmując jakieś suplementy, odżywki, zostawiają sobie pojedyncze opakowania z danej linii, z danej serii, na wypadek właśnie kontroli czy jakiegoś zaskakującego werdyktu, tak, pozytywnego, żeby mieć do czego wrócić. Ty miałeś do czego wrócić? Jakby miałeś jakieś jeszcze rzeczy z tej serii? To, co miałeś im przedstawić? Ja miałem ten produkt w saszetkach, no, zaopatrzyłem się no, i na te półtora miesiąca i jeszcze mi nawet zostało po całym tripie po Azji, zostały mi jeszcze saszetki. No, najpierw zostawiłem je w laboratorium w Turynie, natomiast zostały mi jeszcze dodatkowe sztuki w domu. No, powiedziałem o tym fakcie ITIA, że te saszetki pozostają do ich dyspozycji. No to ITIA chciało przeprowadzić niezależne badania przed siebie już w głównym laboratorium WADA w Kanadzie. No, wysłałem je, musiałem czekać kolejne dwa miesiące na ich wynik. Jakby praktycznie co 30 minut odświeżałem maila, czy przypadkiem nie ma już wiadomości, czy nie. I laboratorium w Kanadzie wykryło też w tym produkcie wszystkie te zakażone, zabronione substancje. I co najważniejsze, ich stężenie znalezione w tych saszetkach pokrywały się tych, które zostały znalezione w moim moczu, dzięki czemu jakby sami na własną rękę przekonali się, że no, że te substancje dostały się do mnie wskutek nieświadomego, niecelowego spożywania tego produktu regularnie, bo to tak naprawdę, jak mówimy o izotoniku, to ja go przyjmuję i w trakcie treningu, i w trakcie meczy, więc jakby codziennie, cały czas regularnie go piłem. Pierwsze takie hasła, pierwsze takie możliwe, powiedzmy, ramy wyroku wspominały o nawet 4 latach zawieszenia. Ty masz 27 lat. Nie chcę powiedzieć, że to byłoby zakończenie twojej kariery, ale być może tak właśnie by się stało. Trudno było już było po takim czasie wrócić. Dzisiaj już, w momencie tej rozmowy, znasz wyrok, znasz finał tej historii, znasz, powiedzmy, granicę, którą przed tobą postawiono. Na czym stanęło, co udało się ugrać, biorę to w cudzysłów, i kiedy Kamil Majchrzak wraca na kort? 4 lata groziły mi w momencie, kiedy doping jest świadomy. Natomiast tutaj, jako że ITIA przeprowadziła te badania oraz przeanalizowała wszelkie dokumenty, które im dostarczyłem o tym produkcie i o jakby linii czasu i o no wszystkim, całej chronologii w okresie od końcówki września do początku listopada, na tej podstawie można powiedzieć, że wykazałem, że doping był nieświadomy, że doping był niecelowy i nieświadomy. W związku z tym, według przepisów, maksymalna kara, jaką mógłbym dostać, wynosi 2 lata. Natomiast biorąc pod uwagę dodatkowe okoliczności i dużo
kroków, które podjąłem, żeby temu zapobiec, ta kara została jeszcze skrócona do 13 miesięcy, więc do profesjonalnych rozgrywek wrócę od początku nowego roku, w styczniu 2024 roku. Zaakceptowałem 13 miesięcy i zaniechałem dalszej walki, bo właśnie chciałem mieć już to wszystko za sobą. Mógłbym kontynuować walkę, mógłbym odrzucić tą ofertę i spróbować powalczyć najpierw w sądzie, w panelu z ITIA, natomiast realnie mogłem walczyć o jeden miesiąc. Tak naprawdę, jako że jest to sąd, no to musiałbym też założyć gorszy scenariusz, czyli że z 13 dostałbym 18. I nawet jakbym chciał dalej się odwoływać do KAS-u, do Trybunału Sportu w Lozannie, to uważam, że bylibyśmy w stanie wygrać i, że tak powiem, skrócić ten okres, ale tak naprawdę to nie byłoby zwycięstwo, gdyż sam proces i sam czas mógłby i najprawdopodobniej trwałby dłużej niż te 13 miesięcy. No i w tym momencie nic by mi to absolutnie nie dało i najlepszym rozwiązaniem było właśnie zaakceptowanie tych 13 miesięcy. I tak się zastanawiam, słuchając o tym procesie, o tym, co za tobą, myśląc o tym, co jeszcze przed tobą, bo kilka miesięcy dobrych do tego stycznia zostało. Jakie uczucie ci teraz towarzyszy, gdy już znasz te dane, znasz finał tej historii, ale jeszcze nie jesteś na korcie? Czy jakiegoś rodzaju poczucie ulgi, czy jednak taka zadra, że musiałeś stoczyć walkę i wejść jakby w rejony, w których być może nie chciałbyś się zupełnie pojawiać, bo to na pewno duży stres i też ogromna odpowiedzialność, to ta walka, którą stoczyłeś poza kortem. Patrząc na całokształt, groziło mi 48 miesięcy. Czas mam skrócony, czas karencji mam skrócony praktycznie o 75% do 13 miesięcy, więc niewątpliwie jest to duża ulga, też biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, fakt, że te substancje nie miały na mnie wpływu, fakt, że było to absolutnie nieświadome przyjęcie zakazanych substancji, jakby pomaga mi. Poczułem, nie wiem jak to ująć, przepraszam, ale jakby, że poczułem ogromną ulgę. Cały ten stres, całe to wszystko, cała ta otoczka, niewiedza, życie z dnia na dzień, coraz czasem trudniej, czasem łatwiej, pogodzenie się z tą sytuacją, niepogodzenie się, obwinianie siebie, wszystkich, jakby to było straszne. Jakby nie wyobrażałem sobie, że moje życie może sprowadzić się do takiego poziomu, że w pewnym momencie nie wychodziłem z domu przez pierwszy miesiąc, że bałem się żyć, bałem się zrobić cokolwiek, jakby nie wiem, sprawa uwięziła mnie w moich myślach i nie byłem w stanie z nich uciec, nie miałem ujścia, nie za bardzo mogłem też. Oczywiście właśnie najważniejsze, że miałem wsparcie rodziny i najbliższych mi osób, ale generalnie nie miałem gdzie dać upust tym wszystkim emocjom, gdzie zaznać choć trochę spokoju. Jakby w najczarniejszych scenariuszach nie wyobrażałem sobie, że tak to może wyglądać. I zdecydowanie, co mnie najbardziej cieszy, pomimo tego, że mógłbym kontynuować walkę i próbować ugrać dla siebie jeszcze bardziej korzystny wynik, to najbardziej się cieszę z tego, że mam to już za sobą, że już wiem, jaka jest sytuacja, że już mogę przynajmniej zaplanować swoje życie, że mogę w miarę przyszłościowo już patrzeć na to i postarać się zamknąć całą tą sprawę i nie wracać do niej. Powiedziałeś o tym, kto z twojego takiego najbliższego grona otoczenia najbardziej ci w tej walce pomógł. Zastanawiam się, czy tenisiści, koledzy z turu, przeciwnicy tydzień w tydzień, czy oni się w jakiś sposób odzywali, oferowali pomoc, czy raczej to są takie sprawy w rozgrywkach, których lepiej nie dotykać? Od zawodników, którzy mnie znają i jakby są ze mną
bliżej czy dalej, jakby otrzymałem mnóstwo wsparcia, jakby każdy znając mnie i moją etykę i osobowość od początku zakładał, że no tu musi być coś nie tak, że tu musiał być wypadek przy pracy, więc w tym duchu się zawsze i przy mnie, i do mnie wypowiadali, i o mnie wypowiadali, więc za to im byłem bardzo wdzięczny, bo nie dali mi odczuć nigdy, że jestem inny, albo że coś się zmieniło w naszych relacjach, albo że krzywo na mnie patrzą teraz, bo oszukiwałem czy coś. Nie, tego nie było, wręcz przeciwnie, cały czas mnie wspierali, oferowali pomoc, więc naprawdę doceniam i cieszę się, że tak zareagowali na moje problemy. Tak naprawdę ty do tego stycznia, jak rozumiem, będziesz miał taki oficjalny, formalny zakaz pojawiania się na obiektach tenisowych, podczas turniejów. Natomiast czy ty w ogóle odstawiłeś tenis na jakiś czas? Mówię o oglądaniu, o śledzeniu. Ogromne sukcesy w tym roku i w końcówce poprzedniego odnosił twój przyjaciel, chyba świadek na ślubie, jeżeli się nie mylę, Janek Zieliński. No, to taki prawdopodobnie paradoks, bo domyślam się, że z tym tenisem na jakiś czas przestało być ci po drodze. Z drugiej strony była pokusa, żeby gdzieś śledzić te pozytywne informacje dla przyjaciół. No, bardzo ubolewałem, bo w normalnym układzie, w normalnych warunkach powinienem na żywo móc obejrzeć Janka pierwszy finał wielkoszlemowy. Jakby rozmawialiśmy o tym i ja żałowałem, że mnie tam nie było, i Janek żałował, że mnie nie było. Jakby to by była historyczna, to była dla niego i dla wszystkich w ogóle historyczna chwila, więc no zmusił mnie do tego, żebym w pierwszy raz włączył telewizor i w ogóle cokolwiek poza suchym wynikiem obejrzał, sprawdził, zobaczył. On tak naprawdę po obejrzeniu tego meczu potem w dalszym ciągu za bardzo nie śledziłem tenisa, jakoś no nie byłem w stanie patrzeć, jak inni albo wygrywają, albo przegrywają, albo w cokolwiek zależy, że tak powiem, mogą to robić i mogą przeżywać emocje, i te pozytywne, i te negatywne, no każde, no po prostu tylko i wyłącznie tego najbardziej im zazdrościłem i tego mi najbardziej brakowało, że nie mogę samemu, nie wiem, zmarnować 5 piłek meczowych, czy przeżywać nawet tych wszystkich absolutnie najgorszych chwil, w których chwilowo nienawidzi się tego sportu i tak dalej, ale summa summarum, patrząc na to teraz, bardzo mi brakuje tych emocji. Są to piękne emocje. Mam nadzieję, że w styczniu, jak przegram taki mecz, to dalej będę tak samo podchodził do tego. A co ty w ogóle przez ten okres, to tak naprawdę wciąż trwa, robiłeś, robisz? Bo mówiliśmy o osobach, mówiliśmy o tym, że zbierałeś dowody, dokumenty, że musiałeś pojawić się tu i tam, poznać osoby, które miały ci pomóc w całym tym procesie, natomiast co działo się w takim życiu prywatnym? No bo tak wracając trochę do początku tej rozmowy, to taki poważny sprawdzian od razu dla oficjalnego związku, bo ty prawdopodobnie byłeś przez jakiś czas nie do życia. Czy były jakieś aktywności, które, nie wiem, dawały ci przyjemność? Jak wygląda twój dzień? Żadne nowe czy stare aktywności nie dawały mi szczęścia, czy nawet po prostu, no starałem się żyć z dnia na dzień, jakby nie miałem nim za wiele ekscytacji, ani nowości, ani niczego, po prostu nie miałem ochoty nic ze sobą robić, no moje dni, zwłaszcza na początku, no nie wychodziłem z domu już, więc no nie wiem, wydaje mi się, że byłem bardzo trudną osobą do przebywania z nią, więc naprawdę dziękuję Marcie, że przetrwała ten okres ze mną, i to nie dlatego, że byłem jakiś agresywny czy coś, bo to zupełnie nie w tą stronę, tylko po prostu no, tak jakbym siedział non-stop z wrakiem człowieka i jakby z człowiekiem, który nie do końca chce i wie, co ze sobą zrobić, nie do końca ma ochotę coś ze sobą zrobić. Jakby no ciężko, tak naprawdę
nie wiem, być może od lutego trochę znowu wróciłem do aktywności fizycznej, jak już i przytyłem i wszystko zaczęło się no już za bardzo rozwijać w negatywną stronę. Gdzieś wtedy znowu gdzieś tam wróciłem do ruchu, zacząłem ćwiczyć na siłowni, ale od tenisa no dalej stronie i stroniłem, więc no nie jest to najprostszy okres. A łatwiej ci jest troszeczkę mentalnie, gdy już masz tę datę powrotu, gdy masz ten cel, gdy no ta pasja, ta rzecz, tenis, coś co ty kochasz i tak naprawdę w czym zostałeś wychowany, no bo pewnie nie pamiętasz czasów, gdy tym tenisem się nie zajmowałeś, gdy już masz tę datę powrotu, w jakiś sposób to dało ci taki impuls do działania, zaczął pojawiać się może uśmiech na twarzy częściej? No, tego najbardziej potrzebowałem już konkretnej decyzji. No, zanim ją otrzymałem, to wszystko trwało ponad pół roku. Tak naprawdę nie wiedziałem, kiedy wrócę do tenisa, czy wrócę do tenisa, w którym kierunku pójdzie moje życie. I ta niewiedza była no, mocno stresująca i jakby wprowadzała ogromny niepokój, więc jak już faktycznie dostałem konkretną datę, to mogę już realnie do tego podejść zadaniowo, znowu spróbować zaplanować swoje życie, no przetrwać ten okres od teraz do końca grudnia, przygotować się jak najlepiej to możliwe i spróbować wrócić do światowego topu. Kamil, gdy cię zawieszono, czy jakby od momentu, kiedy nie możesz grać w tenisa, minęło już kilka miesięcy, ty byłeś na pozycji chyba 77, o ile się nie mylę. W każdym razie pierwsza setka, ósma dziesiątka, gwarancja startu w Australii, o czym mówiłeś. Fajna perspektywa do tego, żeby zaliczyć też turnieje główne w Paryżu, w Londynie na trawie, być może US Open. Wiadomo jest, i od tego tematu nie uciekniemy, że tenis oprócz pasji, oprócz miłości, to jest też twoja praca, że ta gwarancja bycia w drabinkach wielkoszlemowych to jest co najmniej 300 tysięcy złotych, oczywiście odejmując od tego podatki, jakieś rzeczy, które trzeba opłacić. To są gigantyczne pieniądze, które gdzieś wraz z trwaniem tego procesu do ciebie nie dotarły. Dodatkowo, z tego co wiem, musisz też oddać sporą część wynagrodzenia, znaczy całe wynagrodzenie za turnieje, po których były przeprowadzane testy. Nie możesz zarabiać pieniędzy na bieżąco. Ja wiem, że to nie jest najważniejsze, ale czy tak jak myślisz sobie o tym, a widzę, że myślisz od wielu miesięcy, dzień w dzień, czy czujesz się taki trochę oszukany przez życie, bo wytłumaczyłeś proces, wiemy jak do tego doszło, nie miałeś na to wielkiego wpływu, ale straty są ogromne, nie tylko mentalne, ale także finansowe. No, zdecydowanie straty są ogromne. Tak naprawdę już nawet, no nie wiem, staram się nie liczyć pieniędzy, których nie zarobiłem, ale musiałem bardzo dużą część finansów poświęcić na prawników, na rzeczy, o których wcześniej nie miałem pojęcia i zdecydowanie nie musiałem planować w swoim budżecie. Do tego muszę zwrócić całe prize money, które zarobiłem na turniejach w Sofii, w Tokio, w Seulu, w Busan i jeszcze w Bergamo. Czyli kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Kilkadziesiąt tysięcy dolarów, więc na pewno mocno to nadszarpnie mój budżet. Natomiast no jest jak jest. Na tym etapie mogę już tylko to spróbować zaakceptować i wierzyć, że wrócę mocniejszy do tego sportu i, że tak powiem, odrobię to, jeżeli mi się powiedzie. Tak, no powiedziałeś o tym, że starasz się nie liczyć tych pieniędzy niezarobionych, natomiast no, to są owoce twojej pracy, bo to są pieniądze za pozycję w rankingu, za możliwość grania w tych turniejów. Tenisista 700 nie ma takiego przywileju, ponieważ sobie na niego nie zapracował, także też trudno ten wątek jakoś pomijać. No tak naprawdę i te pieniądze, i w ogóle sam okres początku roku, jak się układał dla mnie, czyli
dzięki wysokim pozycjom Iggy i Huberta pewny start w United Cupie, co daje po tej przerwie na okres przygotowawczy już nie tylko finanse, które są ogromne, ale też możliwość rozegrania meczy przed Australian Open, później samo Australian Open, gdzie zawsze się dobrze czuję, zawsze lubię tam być, lubię grać, lubię przebywać w Australii, więc jakby zawsze ten styczeń uważam za najprzyjemniejszy okres w całym roku kalendarzowym, więc no bardzo cieszyłem się na ten wyjazd. Tak naprawdę wydawało mi się, że ustabilizowałem swoje życie prywatne, swoje życie tenisowe, otoczyłem się dobrymi fachowcami, dobrymi ludźmi i wierzyłem, że cele, o których opowiadałem i cele, które chciałem osiągnąć, czyli awansować do tej pierwszej pięćdziesiątki, być w drugich tygodniach Wielkich Szlemów, wierzyłem pierwszy raz, zawsze o tym mówiłem, ale tak naprawdę pierwszy raz najmocniej poczułem, że jestem w stanie to zrobić i osiągnąć właśnie po zakończeniu tego sezonu, po tym, już nawet nie po tych samych wynikach, bo wyniki no, są różne, część meczy można wygrać, przegrać, tenis na najwyższym poziomie, o nim decydują jedna, dwie piłki, ale samo poczucie, sama wizja, sama praca, samo zrozumienie i dogadywanie się, no jakby to mi dawało ogromną motywację do tego, żeby jeszcze mocniej przycisnąć i że to jest ten moment, w którym też mentalnie dorosłem i że mogę i nadaje się, żeby być wyżej. Mówiąc, Kamilo, o tej wizji powrotu w nowym roku, pewnie trzeba trochę w kalendarzu obniżyć szczeble, nie wybiegać do turniejów ATP, do turniejów wielkoszlemowych niestety, ponieważ ty będziesz wracał bez punktów rankingowych. Mówiąc o stratach, stracisz wszystkie punkty, ponieważ pauza była, czy będzie dosyć długa. Nie ma w takich przypadkach możliwości zamrożenia rankingu. Gdzie ty się będziesz podziewał na tej tenisowej mapie, ponieważ no, znajdziesz się prawdopodobnie w rejonach, w których dawno cię nie było? No, stracę wszystkie punkty w rankingu ATP, więc z niego wypadnę. Zacznę od całkowitego zera, od najniższych turniejów, czyli od futuresów z pulą nagród 15 tysięcy. Czyli turniejów, pewnie od eliminacji. Turniejów, w których nie da się zarobić, tylko tak naprawdę jedziesz tam, żeby zdobywać punkty. No, taka jest prawda. No, jest to najtrudniejszy okres dla każdego tenisisty. Z reguły jest to przejście z juniora do seniora, gdzie się przechodzi przez tą ścieżkę. No, ja ją przeszedłem już parę lat temu, natomiast teraz no, wrócę do niej i będę musiał ją przejść, jeżeli myślę dalej o zawodowym graniu. Tenisowo na pewno wiem, że będę w stanie, mentalnie też, zwłaszcza, że już raz wcześniej to zrobiłem. Nie będzie to na pewno proste. Poziom tenisa regularnie się zwiększa, plus mimo wszystko mam tą roczną przerwę z nakładem ogromnych emocji, więc wierzę, że przekuję to w tą stronę, że będę jeszcze mocniejszy i silniejszy na korcie i co najważniejsze dla mnie, odzyskam miłość do tego sportu, niezależnie czy będę grał w Australii, w Melbourne, czy w Sharm el-Sheikh w turnieju o rangi futures. A wizualizujesz sobie, powiedzmy, jakoś ten okres, tę przyszłość, sięgasz do takich przykładów z turu, do ludzi, którzy byli w podobnej czy takiej samej sytuacji. Mamy w rozgrywkach kobiecych Beatrice Haddad-Maye, znakomitą tenisistkę, aktualnie czołowa dziesiątka WTA. Mamy Nicolasa Jarry'ego, Chilijczyka, który też wrócił do wygrywanych imprez, ale przez kilkanaście miesięcy był zawieszony. Sięgasz do tych przykładów, myśląc o swojej przyszłości? No, ich przykład daje mi dodatkową motywację, że można wrócić do dużego grania, do najwyższego sportowego poziomu, czy wręcz go przebić, tak jak robi Haddad-Maye. Jarry w tym roku wygrał dwa turnieje ATP, przebojem wrócił do setki i jest w okolicach pewnie 50. miejsca, więc zdecydowanie bardzo chciałbym, żeby moje ścieżki potoczyły się tak jak ich i zrobię wszystko, żeby tak było. Kamil, czuję, że wciąż jest w tobie bardzo dużo
emocji związanych z całym tym procesem. Pewnie one już do końca życia z tobą zostaną. Natomiast muszę zapytać, czy ty obawiasz się gdzieś takiej łatki, którą ktoś już, pewnie część osób ci przyklei i już nie bardzo będzie chciała ją odpróć, że to słowo czy ten epitet dopingowicza przy nazwisku Kamila Majchrzaka zupełnie nie pasuje, natomiast gdzieś tam to będzie przez niektórych łączone? Na początku bardzo się tego bałem, ale jeszcze bardziej bałem się, że zostanę z niewiedzą tego, co się stało. Teraz, mając te informacje, które mam, przeżywając te zdarzenia, których nigdy nie chciałem przeżyć, mogę żyć w zgodzie ze sobą, bo wiem, że nigdy nie oszukałem, wiem, że nie chciałem celowo oszukać i to wszystko zdarzyło się wskutek nieświadomego spożywania substancji, które nie miały na mnie wpływu, więc będzie łatka. Mam nadzieję, że jej nie będzie. Mam nadzieję, że ludzie zrozumieją całą sytuację, wszystkie okoliczności. Natomiast na to już nie mam wpływu, ale cieszę się, że będę mógł dalej żyć w zgodzie ze sobą i że ja sam sobie nie przypnę tej łatki. Tak na zakończenie, tak sobie myślę też ze swoich doświadczeń, może niekoniecznie wielkoszlemowych i tenisowych, ale takich życiowych, że z każdej złej rzeczy, z każdego takiego złego, trudnego doświadczenia da się wyciągnąć coś fajnego, coś pozytywnego. Czego ty się dowiedziałeś, być może o samym sobie, być może o swoim otoczeniu, jakby czego cię ta sytuacja nauczyła życiowo, bo tak naprawdę zawodowi sportowcy, jak słucham ludzi z przeróżnych dyscyplin, często żyją trochę inaczej niż ludzie zwykli, tak? Hotele, podróże, treningi, bardzo, bardzo ciężkie występy. Natomiast ty musiałeś wrócić do takiego regularnego życia w bardzo trudnej sytuacji. Czego cię to nauczyło? Co z tego można wyciągnąć dobrego? Najbardziej mi pokazało, jakie mam też szczęście w życiu, że mogę otaczać się cudownymi ludźmi dookoła, czy właśnie zaczynając od żony, poprzez rodzinę, przyjaciół. Jakby ta sprawa najbardziej mi pokazała, że mam wiele ludzi, którzy są blisko mnie i są ze mną na dobre i na złe. I myślę, że jest to bezcenna rzecz w życiu, mieć oparcie wśród najbliższych, więc myślę, że dla mnie, bo nie wiem, czy mogę mieć póki co większy test i większą próbę wszystkich przyjaźni czy relacji. Jakby otrzymałem dużo wsparcia, dużo miłości, jakby nie pozwalali mi się nigdy podłamać i myślę, że to jest największa, a zarazem najpiękniejsza wartość, jaką mogę wyciągnąć z tej sytuacji. Kamil, w imieniu swoim, naszych widzów już szykuję kciuki na styczeń. Zaczniesz od Sharm el-Sheikh i od ITF-ów, ale wierzymy szczerze w to, że jak najszybciej wrócisz na ten poziom wielkoszlemowy. Dziękuję.